Erik, piątek nie był waszym dobrym dniem. Co więcej, trener powiedział na konferencji prasowej, że to był najgorszy mecz w waszym wykonaniu za jego kadencji w pasach. Na pewno. Zgadzam się. Najgorszy mecz chyba, co ja pamiętam, co jestem tutaj w Krakowie. Graliśmy pomału, za późno, wszędzie nam brakowało 2-3 metry. Przegrawaliśmy wszystkie pojedynki i dlatego przegraliśmy. I też brakowało chyba klarownych sytuacji. Tak najlepsze to ten twój strzał z dystansu. To za mało, żeby dzisiaj wygrać albo nawet zdobyć punkty w Łęcznej. Tak, na pewno, jak mówię, no, jak jesteśmy o 3-2 metry za późno, nie zdążymy jakąś sytuację zrobić. I Łęczna dzisiaj wykorzystała tego, że graliśmy wtorek mecz i było to widać na tym boisku. A z drugiej strony, jak chcemy grać o te pozycje w tabeli, jak... Myślę, że cała drużyna chce, ten mecz musi wyglądać nie tak jak dzisiaj. To był pierwszy mecz też za kadencji trenera Zielińskiego, kiedy nie zdobyliście ani jednej bramki. No to właśnie sam złapałem tylko teraz, ale no mówię, tak jakśmy dzisiaj grali, tak się nie da strzelać bramki. Za 7 dni właściwie mecz ze Śląskiem u siebie. Jak wiemy, gracie teraz w roli gospodarza bardzo dobrze. 3 ostatnie mecze, 3 zwycięstwa, 11 bramek, także najlepsza chyba okazja ku temu, żeby się szybko zrehabilitować. Tak zrobiłem wszystko dlatego. Trochę się nam to pozmieniało. Zawsze na wyjazdachśmy grali lepiej. Teraz w końcu u siebie. Mam nadzieję, że ze Śląskiem pokażemy tu formę na naszym boisku.